Witamy dzisiaj na recenzji nowego batona od Kizo. Kizer jest proteinowy, w dwóch kolorystykach. Ten jest orzechowy, a ten kokosowy. Patrzcie, jak się mi wpierdzieł w bluzie normalnie, fituje jak nie wiem co. Przecież tam jaki to ma składniki. Jakieś pierdoły, sole, orzechy, laskowe, orzeszki. Archaidowe, archidoarowe. Nie mam gluten, orzechy, jaja. O, jaja? Jajupa! Mąka, orzeszki. Fajnie wygląda, nie? Taka nowsza, taka lepsza grafika, taka fajniejsza. Fajna tutaj widać tura. Kiza. Ujebanego mięśniaka. To jest Photoshop. Kiza nie ma takiego brzucha. Tego pierdolona. Znaczy jest do***ne, ale nie aż tak. Najważniejsze, że będą lepsze od batonika. Tak. Ale są już lepsze, bo ale... kosztują tylko 4 zł. No i patrzcie, baton dzik, 10 zł, czy tam 9. A to 4 zł? Ja ma 39. To ma 37, na fakt. Dobra, otwórzmy to. Poproszę nóż, talerz. Rekwizyty dodatkowe. Galik, ale taki tępy. Ja rozumiem, że. Ale nie wyzywa galika. Ej! To nie ja! I dla mnie kawałeczek. Zbawmy się. Patrzcie, jaka tekstura spoko w środku. Mi się już podoba. Ja tam. Dobry. Smakowa. Ale kleje się jak bukocik. Jak bukocik. Ale nie, tam się bardziej kleja. Na pewno lepszy. Makuje podobnie do bab. Smakowy, no. Smakowa jest, fajnie. Dla mnie bardzo dobry. Za 4 zł mi się opłaca. Daję temu batonowi 7 na 10. Czuć te orzeszki dobrze. Zostawki zarsa. O. Ale ty k***wo, to k***wa. Teraz ty przyjdź do... Nie. 7 na... No. Nie wiem. Dla mnie takie 8 na 10. No podobne do Balsa. Zdecydowanie nie gorzej, lepszy w cenie, bo tego 4 zł. W smaku git. No takie morską ósemeczkę. Polecam. Dla mnie, jeżeli chodzi o buton od Kiza, to zielony był dla mnie najlepszy i tamtemu zielonemu daj dychę. Ten nie jest zły, jest dobry. Trochę smakiem przypomina. Dla mnie to jest takie jakby połączenie Kizersa archaidowego z Marsem albo takim Milky Way. To jest takie dla mnie połączenie. Fajna tekstura w środku, bardzo ciekawa czekolada, zresztą jak u wszystkich batonów od Kiza. Dla mnie minus jedyny, że się mi klei w mordzie. Klej. No mnie po prostu to denerwuje. Ale dobry, daje temu taką luźną ocenę 7,5 na 10. Krzychu, teraz k***a, czego ja dostaniesz? Śmieciu. Bardzo... Nie wy***aj! Niestety widzowie, musimy dzielić jednego batona, bo i teraz patrz, nie ma takiego budżetu. Jesteśmy za testę. Ten karma jest dobry. Tylko jak Kizers. Ładnie pachnie. Chyba znowu się klei, no ja no. I ze przepłukaj mordy. Nie. Dla mnie smakuje jak ten biały Kizers, tylko bardziej się trochę lepiej. Biały Kizers mi smakował i ten też mi smakuje. Też mogę mu dać 8 na 10. Ta szóstka, podobny do tego pierwszego, ale lepszy był w smaku. A czemu to jest mniejszą ocenę? No bo tamten był lepszy w smaku. I ten się mocno klei. Papier daj. A ogólnie... Papier daj. Zjadlimy. Szóstka! Chodzi? Znowu się kleił w ich mordzie, więc odejmuję to punkta jednego. Czy był lepszy od tego brązowego? Czekoladowego z czymś tam? Nie wiem, nie powiedziałbym. Mi się wydaje, że są akurat na równi. Bardzo są podobne smakami. Tym niebieskim. Kurwa. Posypały się. Jest na pewno masa lepsza kokosowa. Muszę to powiedzieć. Musicie zwrócić na to uwagę, bo ta masa jest trochę inna niż w tym białym. I jak sobie to sobie smakujecie, to poczujecie, jakby jest takie, macie tam wiadomo łuski od tego pieprzonego kokosa, plus jakby taki dziwny posmak, jakbyście normalnie pili ten, mleko kokosowe. Daj ten papierek śmieciu, chyba dobra, weźmy ten. Za to, że tutaj jest taka, wiecie, taki kolor, jak moje blozy, 8 punktów na 10. Czyli o pół punkta więcej niż od brązowego. Co 10 na 10 oczywiście. A to złego słowa bym nie powiedział. Krótko, za 4 zł warto spróbować. Tak! Za 4 zł to ja przeżyję tą lepkość w mordzie. Ale za 9 to jej, albo za 10 to ja k***wa nie zdzierży. Banej kleistości w mordzie. Słuchaj, możesz trochę mniej jeszcze bulgarnie. Przy okazji, jak kamień o stół i się nie rozdupca. Wuka dzik, naprawcie to, bo was... No, nie będę mówić. Dojedziemy was po prostu. Moi przyjaciele z Mołdawii, wiecie co mam chodzi. Przyjaciele z Mołdawii. Tutaj macie Instagram Laskosa, tu Krzycha. Kurwa, tu mój. Paul. No,
Puuu. Do następnego. Elo. Elo.